W drużynie Kamila Kieresia zadebiutował wychowany GKS-u Mateusz Szymorek. Bramka dla brunatnych padła po strzale Kamila Wacławczyka w 56. minucie spotkania. Pół godziny później goście wyrównali i spotkanie zakończyło się wynikiem 1-1. Po meczu trener GKS-u Bełchatów Kamil Kiereś powiedział: gratuluję gościom ambitnej walki, na pewno ten punkt to dla nich cenna zdobycz. Inaczej sobie wyobrażaliśmy przebieg spotkania. Spodziewaliśmy się, że rywal będzie grał agresywnie w środkowej strefie i aktywnie w grze obronnej, co pokazał ich ostatni mecz z Sądecją. My w pierwszej połowie graliśmy zbyt statycznie, mieliśmy dużo niecelnych podań i niewymuszonych strat. Ta połowa nam ewidentnie nie wyszła. W szatni porozmawialiśmy o planie na drugą część spotkania i pewne momenty pozwoliły przede wszystkim zdobyć bramkę i kontrolę nad meczem. Niestety sytuacje podbramkowe zostały niewykorzystane. Zabrakło nam zdecydowania, a w konsekwencji straciliśmy bramkę po 40-metrowym pościgu naszego zawodnika za rywalem i faulu w polu karnym. Musimy więc uderzyć w pierś, bo to nie było nasze dobre spotkanie. Trzeba wyciągnąć wnioski po tych dwóch premierowych spotkaniach, by za tydzień wygrać w Chojnicach.